Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. W końcu mogę się pokazać. Wyszykowaliśmy się i idziemy na spacer. Mamy piękną pogodę, słoneczną, zielono, wiosennie, 21 stopni. Żyć, nie umierać. Sezon na bezrękawniki rozpoczęty. W słoneczku jest mi bardzo ciepło, ale wieje wiaterek, więc bezrękawnik jest wskazany. A gdzie idziemy? Spacerujemy sobie po parku, ale troszkę musimy go ominąć, bo są remonty, park jest przebudowywany i idziemy do manufaktury, bo dzisiaj dużo się tam dzieje, są atrakcje dla dzieci, jakieś edukacyjne między innymi, potem idziemy coś tam sobie przekąsić, także zabieramy Was ze sobą. Masz piękną gwiazdkę? Tak? Super! Gwiazdka! Gwiazdka! Juluś, co ty jesz? A co to jest? Rybka? Mhm. I dobre to jest? Tak. Lubisz taką rybkę, nie? Stanisław, co zajada? Burgera. Stasiu, tam mu podpowiedz trochę. Super, Juluś. Witajcie już w kolejnym dniu. Słuchajcie, wczoraj już nie nagrywamy, wróciliśmy z tej manufaktury, bo po prostu musiałam wszystko naszykować, kolację. Juluś padł, w ogóle był tak zmęczony jak przyszedł, wrażeniami i długim spacerem, bo trochę pochodziliśmy, że o 17 nam zasnął na siedząco. Dobrze go wykąpaliśmy, bo mówię do męża, jak wróciliśmy, szybko bierz go do kąpieli, bo on jest taki słaby, że pewnie wcześniej zaśnie. No i godzina 17, Julian, fight! I spał, oho. Mam kawkę i Kicia mi tutaj wącha. No i słuchajcie, chciałam zrobić takiego dwudniowego tego vloga jeszcze na dzisiaj. Choć powiem Wam, że nie wiem, co dzisiaj Wam pokażę, bo mam dzisiaj tak zwariowany dzień i troszeczkę też zmiana planów, coś doszło. Bo Julian jest dzisiaj ze mną w domu. Powinien być w przedszkolu.
ale jest w domu, dlatego że na 12:15 jedziemy do stomatologa na przegląd, który był już przekładany wielokrotnie przez te wszystkie choroby. Zamówiłam przegląd stomatologiczny dla dzieci, dla Stasia również, jedziemy razem, mamy podwójną wizytę. I Staś jest w szkole, zwolniłam go z dwóch ostatnich lekcji, także wróci wcześniej i jedziemy. A po stomatologu jedziemy do sklepu z obuwiem ortopedycznym kupić dla Julianka buty, bo jak wiecie, on nosi ortopedyczne, takie normalne, wiecie, i sandałki, i adidaski, i zimówki, ale ortopedyczne, takie specjalnie troszkę sztywniejsze. Odsunę się, żebyście zobaczyli. I z takimi wkładkami specjalnymi. Te buty mu pomagają, bo byliśmy u ortopedy i jest troszeczkę poprawa, także tak, jak kupimy te buciki, bo jedziemy po takie adidaski, półbuty, takie wiecie, wiosenne, to Wam oczywiście pokażemy, jak uda nam się kupić. Myślę, że już za jakiś miesiąc będziemy musieli się znowu wybrać po sandałki. No i tak, no i co wyszło nieplanowanego? Ano, Julian dzisiaj nagle zaczął tak często chodzić do toalety, wołać siusiu. No i kurczę, zaniepokoiło mnie to trochę, nigdy wcześniej takim nie mieliśmy. Zadzwoniłam do lekarza, no i kazał nam szybko zrobić badanie moczu, bo to jest najprawdopodobniej jakaś infekcja, bo go tam troszeczkę boli też. No i żeby wiedzieć... Dobrze, super! Juluś, za chwilkę, dobrze? No i co? I lekarz nam kazał zrobić badanie moczu, żeby sprawdzić, czy tam jest jakaś infekcja, czy coś, i żeby wiedzieć też, jakie lekarstwa przepisać. Jak na złość, oczywiście nie miałam żadnego pojemnika na mocz w domu, więc szybko Juliana zawinęłam. Dobrze, dzisiaj jest ładna pogoda, ciepło, nie trzeba było się jakoś specjalnie ubierać. Do apteki kupiliśmy na wszelki wypadek 3 pojemniczki, bo wiecie, jak to jest z małym dzieckiem. Tym bardziej, że pierwszy raz, chociaż u chłopca to jest łatwo złapać ten mocz, no łatwiej niż u dziewczynki, ale no wiecie, pierwszy raz, nie wiem, jak on zareaguje, ale wytłumaczyłam mu wszystko, co i jak. No i już tam wszystko zrobiliśmy, wymyliśmy się i teraz czekamy, aż mu się siusiu zachce, bo jak na złość się nie chce oczywiście. No i czekamy, musimy złapać ten mocz i jechać najpierw przed tym dentystą jeszcze do przychodni i zrobić to badanie moczu. Jedziemy prywatnie je zrobić, bo nie mamy skierowania ani nic, bo to jest takie nagłe, nieplanowane, na telefon po prostu rozmawiałam z lekarzem. I jedziemy, wiecie, jak trzeba, to trzeba, po co dziecko ma się męczyć. I jedziemy, jedziemy szybko, właśnie najpierw zawieźć ten mocz do badania. Jak będę już miała wynik tego moczu, to od razu telefon do lekarza, przekazać wyniki i co? I później czekamy, co nam powie, co nam przepisze. Potem jedziemy do tego stomatologa prosto na kontrolę, po buty i oczywiście w międzyczasie po drodze pewnie jak już będziemy wiedzieli, czy będziemy mieli jakąś receptę, czy coś, czy bez recepty jakiś lek, to oczywiście do apteki znowu po te lekarstwa. No i taka to nagła akcja, słuchajcie, robi mi się drugie pranie, jedno rozwiesiłam, już się suszy. To drugie mam na takie dłuższe pranie nastawione, bo białe rzeczy piorę na to długie pranie, bo wiecie, teraz jak w ogóle latem dzieci się brudzą na dworze, prawda, trawa, piasek, wiadomo, to wszystko, to pranie robię takie długie, wiecie, w 60 stopniach, takie mocne, dokładne, kolorowe w sensie. Natomiast teraz, jak jeszcze tak w tym okresie zimowym, takim dzieci tak, wiecie, nie tarzają się na dworze, no to robię takie prania, wiecie, odświeżenie, tak, krótsze, natomiast białe rzeczy zawsze piorę, to długie pranie robię w wysokiej temperaturze, żeby to białe się wszystko doprało, wiecie, skarpetki białe i takie tam, poczekajcie, mój telefon dzwoni. No dobra, jestem. I co ja chciałam powiedzieć, że właśnie zrobiłam pierwsze pranie, takie krótsze, kolorowe, i teraz robię to długie, bo białe rzeczy piorę i kurczę,
Plan był taki, że wiecie, akurat mi się wypierze, rozwieszę i pojedziemy sobie do tego dentysty, ale musimy jechać wcześniej, bo jeszcze z tym moczem, więc pranie będzie musiało poczekać w pralce, otworzę pralkę, żeby wiecie, tam nie kisiło się, tylko żeby miało przewiew, no i dopiero je chyba rozwieszę jak wrócimy, no bo nie mam wyjścia, są rzeczy ważne i ważniejsze, nie? Zaraz wracam, bo Julcio mnie znowu woła. A tutaj mamy, zobaczcie, piękną, słoneczną pogodę, błękitne niebo, ale dzisiaj już jest troszkę zachmurzone. Wczoraj było pięknie, 21 stopni, słońce, no po prostu upał był wczoraj. Dzisiaj ma być 18, ale już pod wieczór, znaczy oni zapowiadają w dzień, ale moja aplikacja pogodowa pokazuje, że dopiero wieczorem ma padać, bo od jutra ma być już znowu ochłodzenie niestety i ma przez najbliższe dni padać, także cieszymy się dzisiaj drugi i ostatni dzień tą pogodą. No ale zobaczymy jak to będzie, ale od razu słuchajcie, jest inne życie jak to słońce świeci, jest ciepło i nie trzeba się ubierać tak grubo. No dobra, słuchajcie, przyszłam do kuchni, grzeję zupę, bo mamy dzisiaj zupę pomidorową, więc dzieci za chwilkę ją zjedzą, potem umyją ząbki i pojedziemy do tego dentysty i w te inne miejsca. Pomidorową! Taką jak lubisz! Z makaronem! Tak, tak! No? Co ci tu zrobić? No! Głowa? Tak! Proszę! Dobra, no i tak, więc przed wyjściem z domu zjedzą zupkę, a później, słuchajcie, miałam w planach zrobić schabiki, bo mam filet z kurczaka, ale nie zdążę, bo wiecie, no trzeba rozbić, obtoczyć, usmażyć, chwilę to trwa, a oni po pierwsze wrócą mega już głodni, a po drugie muszą coś szybko zjeść, bo Staś później jedzie też jeszcze na trening, więc oczywiście jakieś dostaną jedzonko i tak sobie myślę właśnie na taką awaryjną czarną godzinę, gdy coś wyskoczy, mam w zamrażarce pizzę. Także zrobię im pizzę, wrzucę ją do piekarnika i będzie szybko. A w międzyczasie jeszcze im tam pokroję truskawki, jakieś takie przekąski, owoce i ogórciki. No i tak, dzisiaj taka zmiana planów, a te schabiki zrobię jutro z jakąś suróweczką fajną albo sałatką, do tego ziemniaczek dla dzieci. I tak, no taka nagła zmiana planów, bo widzicie, musimy jechać na to badanie, więc tak, czasem tak bywa. Moi drodzy, wróciliśmy, już chwilę ochłonęliśmy, bo już dzieci zjadły obiad, ale tak, długo nas nie było, ale dużo załatwiliśmy, niestety nie wszystko. Już wam w skrócie opowiadam. Udało nam się złapać Siusiu w pojemniczek i zawieźliśmy mocz do badania. Julian dumny, zadowolony, mama jeszcze bardziej oczywiście. No i czekamy na wyniki. Co dalej? Pojechaliśmy do stomatologa. No i tutaj wszystko ładnie, pięknie poszło. Bardzo jestem dumna z moich dzieci, dlatego że Staś ma 11 lat. Wszystkie zęby zdrowe, ani jednego ubytku. Nigdy dotąd przez te 11 lat nie miał robionego, leczonego żadnego zęba. Dzisiaj już myślałam, że to nastąpi, ale nie. Nadal są wszystkie ładne i zdrowe. Miał tylko usunięty osad leciutki i zabezpieczone ząbki fluorem, bo przy każdej tak wizycie robimy, jak to jest tam zalecane, i zęby się trzymają. Juluś dzielnie usiadł też na fotel, nie mógł się doczekać, kiedy jego kolej będzie. Ładnie mu pani ząbki zbadała, też ma wszystkie zdrowe.
Też miał zabezpieczone i kolejna wizyta kontrolna w sierpniu. Pytałam panią o Stasia jeszcze, czy konieczna jest wizyta u ortodonty. Pytałam o ortodontę, dlatego że pani tutaj nam powiedziała, że na dzień dzisiejszy na jej oko jakby nie jest potrzebny, bo jeszcze wszystkie zęby Stasiowi nie wyszły. Część ma w trakcie, wiecie, stałe zęby wyrzynają się, bo mleczaki wypadły. Ale Stasi jakiś czas temu miał takie badanie stomatologiczne w szkole. No wiecie, jak to w szkole, takie pobieżne, ale dostaliśmy zalecenie, żeby właśnie udać się do ortodonty w celu sprawdzenia. No i takie, wiecie, miałam dylematy. No więc pani powiedziała nam dzisiaj, że żebyśmy szli, sprawdzili. Natomiast no, póki co zgryz, wszystko jest ok, zęby rosną też ok, natomiast no jeszcze nie wyrosły całkiem wszystkie, więc mówi, że tak, terminy do ortodontów są długie, dlatego że brakuje ortodontów, a pacjentów jest dużo, więc żebyśmy się zapisali, zajęli sobie kolejkę, a do tego czasu może mu te zęby wyjdą do końca. No i jak przyjechałam, to tak właśnie zrobiłam. Ja już od jakiegoś czasu robiłam rozeznanie wśród ortodontów i szukałam dobrego ortodonty, bo tak samo jak chodzimy do fajnego, dobrego stomatologa z dobrymi opiniami, z dobrym podejściem do dzieci, z dobrym sprzętem, wiecie, żeby było jak najmniej traumatycznie. I u mnie dzieci są zachwycone, bardzo lubią chodzić do stomatologa, nie ma problemu. Julian to się dzisiaj doczekać nie mógł, a to nie był jego pierwszy raz, bo już był, bo my regularnie chodzimy na przeglądy. Więc zadzwoniłam do tego ortodonty, którego miałam upatrzonego. Zresztą mam też to, on jest też z polecenia znajomych, też byli zadowoleni. No i faktycznie te terminy są, bo zapisałam Stasia dopiero na listopad. Także no długo, niedługo, ale udało się tam dostać i faktycznie może akurat te zęby w tym czasie wyrosną do końca. No i czekamy na naszą kolej. Także tyle, takie dobre wieści od stomatologa, że wszystko jest w porządku, nic nie było robione. No i potem pojechaliśmy, słuchajcie, po te buty dla Julcia. Julian, jeździmy w takie jedno miejsce po te buty, dlatego że on nosi buty ortopedyczne specjalne. One wyglądają całkiem normalnie, bo to wiecie, w dzisiejszych czasach to już są normalne w sumie buty, tylko znaczy normalnie wyglądające, o tak. No i jakież było moje zdziwienie, słuchajcie, bo te buty są ogólnie drogie, tak? I my jeździliśmy do takiego sklepu, w którym były zniżki, fajne rzeczy i w ogóle. I zawsze tam kupowaliśmy te buty. No i jakież było dzisiaj moje zdziwienie, jak my pojechaliśmy do tego sklepu, a sklepu nie ma, zlikwidowany. No i dopiero przyjechałam do domu, zaczęłam szukać, gdzie jeszcze można kupić te buty w Łodzi. No jest kilka miejsc na szczęście. Zaczęłam obdzwaniać. Co się okazało? Że w niektórych miejscach to tylko mają po trzy pary ostatnie już tych butów, nie mają dostaw, już jakby nie zamawiają, że już nie mają takich rozmiarów, a gdzie niegdzie mają pełną ofertę i wszystko jest. Natomiast buty mają po 350 zł, bo tak kosztują około 320, 370, no w zależności jakie, czy sandałki, czy wiecie, jakieś trzewiczki, takie półbuciki. No i rozbieżność cenowa troszeczkę była i w niektórych sklepach 300, nie wiem, 30, koniec, kropka. No i zadzwoniłam w jeszcze jedno miejsce i co się okazało, że pani ma pełną ofertę butów, a nawet jakby nie było rozmiaru czy modelu, który chcemy, to jest w stanie nam zamówić i następnego dnia będą do odbioru i pani daje też zniżki, więc dzisiaj już tam Juliana nie ciągnę, bo on jest tak po tym jeżdżeniu dzisiejszym zmęczony, że już zasypia na siedząco, ale chyba w sobotę tam pojedziemy. I
Słuchajcie, kupimy jakieś te buty, bo musimy na chwilę obecną kupić jakieś adidaski, takie półbuciki, trzewiki, no coś takiego wiosennego. No i tak naprawdę za miesiąc jakiś w maju, myślę, już tak pod koniec maja, początek czerwca, będziemy musieli kupować już sandałki. Więc jeśli nawet będą w dobrej cenie, to może od razu kupimy dwie pary i sandałki i te takie półbuty, no bo takie adidaski i tak musi mieć nawet na lato, bo różna pogoda jest i latem. Także wiecie, no, musimy jeszcze raz się wybrać i to w nowe miejsce. Na szczęście jest to w miarę blisko od nas, więc chyba już tam na stałe zostaniemy w tym sklepie i będziemy wszystkie pewnie kupować, jeśli się okaże, że faktycznie są, obsługa miła, są zniżki, no to czego szukać więcej. Także taka sytuacja i skrót. Jesteśmy wykończeni po tym dzisiejszej jeździe. Staś jeszcze jedzie na trening. Ja zostaję już z Julciem. On mi na pewno dzisiaj wcześniej zaśnie, więc żegnam się już z wami i mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj tego vloga zmontować. Także kończę. Dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmiku. Pa, pa!